Witam wszystkich bardzo serdecznie w tych pięknych okolicznościach natury. Patrzę w dół, bo sprawdzam, czy biodra mam przepasane, no bo dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o tym, co to znaczy, niech będą przepasane wasze biodra. Takie słowa Jezusa w Ewangelii w 12 rozdziale świętego Łukasza wybrzmiewają. Przepasane biodra. Po raz pierwszy mamy do czynienia z przepasanymi biodrami. Jeżeli się pomylę i powiem przepastnymi, to niech mi wszystkie panie wybaczą. Chodzi o przepasane biodra, oczywiście nie o przepasne. Pierwszy raz z przepasanymi biodrami mamy do czynienia w Księdze Rodzaju, zaraz na początku. Czytamy, że po upadku nasi prarodzice sporządzili sobie przepaski z gałązek z liści figowca. Pewnie rósł w pobliżu. Tradycja na przykład żydowska nawet mówi, że to w ogóle figa była tym owocem zakazanym, który oni spożyli. Figowiec ma liście, które się no, trochę nadają na coś takiego, bo one są, to są takie liście trójpalczaste, dosyć spore, dosyć duże, więc mogą służyć rzeczywiście jako okrycie. Aczkolwiek było to okrycie bardzo liche. No i zaraz potem, jak Pan Bóg już sprawę wyjaśnił i powiedział, o co chodzi, wyraził swoje ubolewanie, niezadowolenia, jednocześnie obiecał, że coś z tym w przyszłości zrobi, to sporządził im odzienie ze skór zwierząt, więc przepaski ze skór zwierząt, takie jak potem będzie nosił Jan Chrzciciel. Czemu zrobili sobie tę przepaskę? Czemu przepasali swoje biodra? Ze wstydu, bo odkryli, że są nadzy. A więc niech będą przepasane wasze biodra, to tak jakby Pan Jezus po pierwsze nam chciał powiedzieć, żebyśmy ukryli swój wstyd. Żebyśmy przykryli, zrobili coś z tym wstydem, który mamy po grzechu. Przepasane biodra oznaczają jakiś rodzaj pojednania z Panem Bogiem. Mogą być kojarzone tak delikatnie, gdzieś tam trochę i na okrągło z sakramentem pokuty. Przepasane biodra ze wstydem, ze wstydliwością. Jezus będzie miał przepasane biodra na krzyżu. Perizonium nazywa się po łacinie ta przepaska na biodrach Jezusa, którą tradycyjnie okrywa się na gość Jezusa na krzyżu. No chyba, że się z Michałem Aniołem się namaluje Jezusa, czy właściwie narysuje, naszkicuje zupełnie bez niczego. Choć i taka tradycja była, bo mówiła, że specjalnie Pan Bóg sprawił, że ciemność ogarnęła ziemię w momencie konania Jezusa na krzyżu, żeby prześmiewcy nie widzieli Jezusowej nagości. Po drugie, kiedy wczytamy się na przykład w początek Księgi Samuela, znajdziemy tam taką pieśń, taki hymn: Anna, matka proroka Samuela, tytułowego bohatera tej księgi, cieszy się, że będzie miała dziecko, że urodzi syna właśnie tego Samuela, i śpiewa przepiękny hymn, taki bardzo podobny jak później Maryja zaśpiewa Magnifikat, i tam między innymi są słowa o tym, że słabi przepasują się mocą. Przepasane biodra to oprócz takiego okrycia, które jest bielizną w czasach starożytnych, oznaka także siły. Mocarz przepasuje się, słabi przepasują się mocą, mocarz przepasuje się, Pan Bóg się przepasuje. Księga Psalmów o tym mówi, o Hiob o tym wspomina, o tych, którzy są przepasani. No właśnie, jeżeli ktoś oglądał jakiś turniej w podnoszeniu ciężarów, to widział, że tamci panowie albo i panie, bo mieliśmy nawet swego czasu taką panią Agatę Wróbel, która no rzeczywiście niesamowite ciężary tam gdzieś podnosiła czy wyciskała, mają pas. Pas jest oznaką siły, to znaczy pas zapobiega, zdaje się, jakimś tam historiom przepuklinowym i tego typu rzeczom, żeby się gdzieś tam nie zerwać, no ale właśnie mocarz przepasuje się, żeby udźwignąć ciężar. Więc to jest druga taka wskazówka, co oznacza przepasane biodra. Wreszcie po trzecie, na przykład chociażby w opisie Ostatniej Wieczerzy znajdziemy wzmiankę o tym, że Jezus przewiązał się, czyli przepasał prześcieradłem i umył uczniom nogi. W czasach biblijnych ludzie mieli przeważnie no, jeden komplet ubrania, jedną szatę. I kiedy zabierali się do roboty, to ubierali coś w rodzaju fartucha, przepasywali swoje biodra. Po pierwsze tę długą szatę to przepasanie trochę podnosiło i umożliwiało, ułatwiało swobodniejszymi, czyniło wszelkie ruchy, jakie człowiek musi wykonywać w czasie pracy. Po drugie powodowało, że człowiek nie pochlapał, nie pobrudził sobie ubrania. No więc to oprócz okrycia wstydu, oprócz znaku symbolu siły, także jakiś znak ochrony, gotowości do pracy. No i teraz popatrzcie, Jezus mówi nam, niech będą przepasane wasze biodra. I co ma na myśli w odniesieniu do nas? Gotowość. My musimy być gotowi. To znaczy tak do końca się nie możemy czuć swobodnie. Popatrzcie, co to jest swoboda? Jest taki synonim swobody. Rozpasanie.
rozpasanie. Czyli tak jakby ktoś ściągnął pas. Rozpasanie. Czasem na urlopie czujemy się swobodni. Nie? Ktoś ma urlop, ktoś ma dzień wodny, to wolny, to cały dzień chodzi w piżamie po domu, no, ale przecież nikt w piżamie nie przyjmie gości. I jesteśmy na przykład przygotowani na przyjęcie gości. Ubieramy się odpowiednio, już nie mówię o przepasanych biodrach, jakiejś tam bieliźnie, ale w ogóle ładnie, żeby wyglądać. Na wszelki wypadek, jakby mieli przyjść niezapowiedziani goście, no to mamy tam w lodówce zawsze coś na czarną godzinę, mamy jakieś ciasto, mamy jakąś kawę, żeby ich poczęstować. To jest właśnie to takie pewnego rodzaju, powiedziałbym, nawet napięcie, które powoduje, że jesteśmy gotowi. To przepasanie bioder oznacza gotowość. Gotowość także do przyjęcia ciężarów, do przyjęcia jakichś bólów, jakiegoś cierpienia. Popatrzcie, mieliśmy akurat dzień wcześniej, wczoraj, tragedię tych pielgrzymów zmierzających młodych do Medjugorje, których autokar rozbił się na trasie. Niezawinione, niespodziewane śmierci. Ile trzeba mieć mocy, jak trzeba być przepasanym siłą, żeby przyjąć takie zdarzenie. Ile siły muszą mieć bliscy, mamy, które mówiły tym młodym ludziom, uważaj tam na siebie po drodze. No i było to takie trochę jakby w pustkę powiedziane, bo nic to nie dało. Nie potrafimy pojąć takich rzeczy. Szczególnie potrzebujemy przepasania mocą, kiedy przychodzi coś, czego nie potrafimy zrozumieć albo wytłumaczyć. No i wreszcie ta gotowość do służby, do tego, żeby usłużyć. To znaczy przepasanie mocą. Takie ciekawe konotacje biblijne mają te słowa. No i właśnie to oznaczają w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus nam mówi, niech będą przepasane wasze biodra.